Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj takie nietypowe pieczywo gryczane z dodatkami mąki migdałowej, czyli zmielonych migdałów oraz siemienia lnianego. Z ciasta zrobię takie mini bułeczki, korzystając z foremek na mafiny, w kształcie bułek, powiedzmy, mi się kojarzą z bułkami. I jest to totalnie eksperyment, będę zatem eksperymentować przed okiem kamery i mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś smakowitego. Podobne ciasto już robiłam wcześniej, więc taki totalnie eksperyment od zera to nie będzie. I skoro to oglądacie, bo zdecydowałam się to puścić, to znaczy, że wypiek się udał i można go spokojnie powielać. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Dobrze, zaczynam od rozpuszczenia drożdży w szklance mleka. 1/4 kostki drożdży piekarskich, czyli 25 g świeżych drożdży piekarskich. Z innymi drożdżami nie próbowałam, także nie podam przelicznika na instant. Nie wiem, czy to się uda, nie wiem, czy wyjdzie z proszkiem do pieczenia. To jest moje pierwsze podejście do tego typu ciasta, więc na razie robię tak. Jeśli macie jakieś doświadczenia, proszę podzielcie się w komentarzach poniżej. Myślę, że dla wielu osób może to być przydatne. Do całego przepisu będę potrzebowała troszkę więcej niż 1 szklankę mleka, mniej więcej. Więcej 1,1/4 szklanki mleka, powiedzmy. I to mleko ma być takie lekko rozgrzane, nie gorące, ale powiedzmy w temperaturze ciała. Odlewam 1 szklankę i rozpuszczam w niej drożdże. I ponieważ wspominałam, że łącznie będę potrzebowała tego mleka troszkę więcej, to od razu sobie tutaj doleję, tak żeby mieć sumarycznie 1,1/4 szklanki mleka. To bez drożdży odstawiam na bok, to z drożdżami mieszam. Stawiam teraz na bok, niech one się rozpuszczają w tym mleku i przygotuję sobie teraz składniki sypkie. Będę potrzebowała mielone siemię lniane, mam brązowe i ja zmielę sobie tego siemienia od razu troszkę więcej, bo potrzebuję go jeszcze do innego przepisu, więc odmierzam pół szklanki, wsypuję do młynka i miksuję na miałko, na taką siemieniową mączkę, powiedzmy. No i przesypuję do szklanki. Jak widać, wyszła niemalże cała szklanka po zmieleniu. Do tego przepisu będę potrzebowała 1/4 szklanki, więc resztę odsypuję do hermetycznego, szczelnego pojemnika. Zamykam i wykorzystam to do innych przepisów. Tutaj potrzebuję tylko 1/4 szklanki mielonego siemienia lnianego i wsypuję to do miski. Do tego dodaję mąkę gryczaną. U mnie to jest po prostu zwykła, zmielona kasza gryczana, jasna, niepalona. To ważne, bo ona ma zupełnie inny smak i właściwości. Można też kupić mąkę gryczaną w sklepie. Myślę, że powinno wyjść to samo. Wspominam o tym, że u mnie kasza, bo może to wpłynąć jakoś na ciasto. I potrzebuję na razie pół szklanki tej kaszy. Później dosypię jeszcze więcej do pożądanej konsystencji. Następnie 1/4 szklanki mąki migdałowej, czyli po prostu zmielone migdały. Na taką dość grubą mąkę odmierzam 1/4 szklanki, wsypuję do miski, dodaję pół łyżeczki soli i starannie mieszam wszystkie składniki suche, rozprowadzając to równomiernie. Teraz dodaję te rozpuszczone w mleku drożdże oraz pozostałą część mleka. Dodaję 2 łyżki oliwy z oliwek i starannie mieszam, łącząc wszystkie składniki w takie bardzo rzadkie jeszcze ciasto, w zasadzie bazę ciasta. Dobrze, tak to wygląda. Wszystkie przyprawy i dodatki dobrze się ze sobą przemieszały. I teraz dosypuję tutaj jeszcze kolejną porcję mąki gryczanej, czyli kolejne pół szklanki mąki gryczanej. Łącznie dodałam zatem tutaj 1 szklankę mąki gryczanej. U mnie zmielona bardzo drobno kasza. Mieszam, uzyskując takie gęsto płynne ciasto. Wyobrażam sobie, że to gęsto płynne ciasto da taki bardziej pulchny wypiek po upieczeniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie chcę, żeby to było zbyt gęste. Nie chcę ciasta do formowania bułek, tylko właśnie chcę coś takiego. I kiedy ciasto już ma konsystencję taką, jak tu widzicie przed okiem kamery, jest gotowe, przykrywam i zostawiam w ciepłym miejscu na mniej więcej godzinę do wyrośnięcia. Pod koniec tego czasu przygotowuję blaszkę do pieczenia. Ja, jak wspomniałam, biorę taką na większe mafiny, czyli mam tutaj 6 otworków, czyli 6 bułeczek uzyskam. Natłuszczam blaszkę starannie, w zasadzie te otworki, olejem kokosowym, starannie dno i boki i przypruszam mąką gryczaną, dno i troszkę po bokach. Dobra, i minęła godzina, zaglądam do ciasta. Ciasto wygląda tak. No zobaczcie, pięknie urosło, spulchniło się, piękne bąble. Myślę, że eksperyment może być bardzo udany. No zobaczymy. Na razie delikatnie to mieszam. Nie tak mocno i z rozmachem, tylko tak delikatnie, lekko odpowietrzając to ciasto, a następnie przekładam je do przygotowanej blaszki. Mniej więcej 2-3 łyżki na blachę. Myślę, że zacznę od 2 takich konkretnych łyżek i generalnie rozdzielam to po prostu równo do kolejnych otworków. Jeśli trzeba, pod koniec to po prostu
podbieram ciasto tam, gdzie jest więcej i dokładam tam, gdzie jest mniej, tak żeby uzyskać równo wypełnione otworki. Jeśli nie macie takiej blaszki do większych muffinek, to myślę, że spokojnie można to upiec w tradycyjnej 12-otworowej blasze do muffinek, może tylko czas pieczenia się zmniejszy. No i oczywiście kształt będzie inny, nie tak mocno kojarzący się z bułkami, no ale można to jednak jakoś ominąć. Dobrze? I teraz przykrywam i zostawiam na jakieś 40-45 minut do ponownego wyrośnięcia. Jeśli muszę zostawić na dłużej, to myślę, że spokojnie godzinę to jeszcze może rosnąć. I można to przykryć czystym ręcznikiem kuchennym, tak jak tu teraz widzicie. Tylko ja tego nie zrobię, boję się, że to ciasto jest takie dość wilgotne i przyklei mi się do tej ściereczki, więc po prostu przykryję to większą blaszką. Ustawię ją tak lekko na ukos, żeby trzymała się na krawędziach tej blachy do muffinek i zostawiam w ten sposób do wrośnięcia. Dobrze, i po 45 minutach zawartość blachy wygląda tak. Ja pod koniec tego czasu wyrastania rozgrzałam już piekarnik do 180 stopni Celsjusza, więc teraz tylko wstawiam to do pieczenia, zamykam piekarnik i piekę na drugiej półce od dołu lub na środkowej półce w funkcji grzanie góra-dół przez mniej więcej 30 minut w 180 stopniach Celsjusza bez termobiegu. Tak naprawdę czas pieczenia zależy oczywiście od tego, z jakiej formy skorzystacie. U mnie oceniam, że będzie to 30 minut. W mniejszych otworkach może ten czas będzie trochę krótszy. Trzeba po prostu sprawdzić i pod koniec obserwować i elastycznie zdecydować o skróceniu bądź wydłużeniu czasu pieczenia. No i u mnie minęło 30 minut. Bułeczki wyglądają tak. Pachną bardzo apetycznie. Ciekawe, jakie będą w smaku. Czy nie za bardzo drożdżowe, czy nie za bardzo gryczane. Zobaczymy. Na razie po prostu je wyjmuję i zostawiam, by lekko przestygły. Ja daję im kilka minut w blasz, jakieś 5-6 minut, po czym delikatnie wyjmuję i przekładam na raszkę, po to, żeby stygnąc lekko odparowały i nie były zbyt mokre, wilgotne po prostu. I zostawiam to do porządnego stygnięcia, to musi naprawdę dobrze ostygnąć, zanim będę kroić. Nie wiem, jak to pieczywo będzie się zachowywało po przekrojeniu, absolutnie nie chcę, żeby się kruszyło, więc daję temu normalnie ostygnąć. Muszę to chwycić w dłoń i to nie ma być absolutnie ciepłe. No dobrze, i tu już bułeczki ostudzone, wyglądają tak, przekrawam, kroją się bardzo ładnie, nawet się nie kruszą, w przekroju wyglądają tak i można smarować i się częstować. Są uniwersalne w smaku, bo nie dodawałam tutaj żadnych przypraw typu zioła, czy siekana cebulka, czy suszone pomidory, czy czosnek, więc po prostu każdy dodatek się tutaj sprawdzi, zarówno idąc w kierunku słodkim, jak i w kierunku wytrawnym. Zatem kanapki, burgery, szynka, ser, warzywa, pasty różnego rodzaju wytrawne, jak i w kierunku słodkim masło orzechowe, miód, dżemik chia, domowe konfitury, powidła itd. Mam nadzieję, że przepis się spodobał i że Wam się przyda. Nie bójcie się eksperymentować w kuchni. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Najwyżej po prostu można pokroić, wysuszyć i podać później jako grzanki. Ja jestem całkiem zadowolona z tego przepisu. Myślę, że tutaj jeszcze troszeczkę pobawię się składnikami, ale jako przepis bazowy na start jest naprawdę sprawdzony, więc z przekonaniem polecam i z przyjemnością go tu prezentuję. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Jeśli zechcecie go odtworzyć, to wszystko precyzyjnie rozpisane, krok po kroku, znajdziecie oczywiście jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, wystarczy tylko kliknąć, więc serdecznie do tego kliknięcia zapraszam, bo bardzo lubię Was także gościć na blogu. No i co? Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca i na koniec tradycyjnie przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj. Dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapicie kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. Dziękuję. Przypysznych bułek gryczano-migdałowych Wam życzę, takich zupełnie bez udziału pszenicy i myślę, że wielu osobom ten przepis może się przydać. A jeśli możesz jeść pszenicę, to i tak spróbuj, bo te bułeczki są naprawdę pyszne. Smacznego!